Cześć. Zapraszam cię dzisiaj na film, w którym powiem ci o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której należy pamiętać, jeśli chcesz schudnąć albo też nie chcesz przytyć na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej. Zapraszam na odcinek Dieta keto przez niektóre osoby postrzegana jest jako jedna z najlepszych metod na redukcję masy ciała i rzeczywiście może tak być. Na diecie ketogenicznej bardzo dobrze wiele osób chudnie, dlatego że zmienia się gospodarka hormonalna, szczególnie gospodarka cukrowa i jeżeli wyrównamy swoje poziomy cukru we krwi, jeżeli wyrównamy poziomy insuliny, to automatycznie redukcja wagi jest możliwa i jest zdecydowanie łatwiejsza. Poza tym, e, brak e, uczucia ciągłego głodu, obniżenie apetytu, większe przerwy pomiędzy posiłkami, nieraz mniejsza ilość jedzenia. To wszystko sprzyja chudnięciu na keto. Natomiast to nie jest tak, że e, zawsze chudniemy na keto, że nie da się na keto przytyć e, i. Ten film jest zarówno do osób, które chcą schudnąć i mają tutaj jakieś wyzwania, ale też do tych osób, które już są na przykład po keto adaptacji i po prostu nie chcą przytyć, bo zdarza się i trafiają do mnie osoby, które po prostu na keto troszkę się zapędziły i nie, szczególnie nie licząc, nie sprawdzając swojej kaloryczności, nabrały dodatkowych kilogramów. I podam Ci teraz. Główną przyczynę tego właśnie, że możemy nagle to przydać, a na pewno możemy też nie schudnąć, jest to gęstość kaloryczna produktów. Tłuszcz jest w wie, jakby największym makroskładnikiem w największej ilości obecnej na diecie ketogenicznej i jest on też najbardziej gęsty kalorycznie, bo 1 gram tłuszczu to 9 kalorii, podczas gdy 1 gram białka, czyli 1 gram węglowodanów, to tylko 4 kalorie. I jeżeli nie sprawdzamy zbyt dokładnie tego, ile jemy, a skupiamy się na tych produktach bardzo bogato tłuszczowych, czyli bardzo wysokokalorycznych. To naprawdę łatwo jest przekroczyć nasze zapotrzebowanie kaloryczne na dany dzień. I mam nadzieję, że wiesz, że kalorie to nie jest jedyny element tego, żeby schudnąć bądź utrzymać wagę, bo bardzo ważne tutaj są inne parametry, takie jak poziom metabolizmu, takie jak sen, aktywność, ale również, a może nawet przede wszystkim nieraz. Gospodarka hormonalna, ale ja nie zgadzam się też z drugą ze stwierdzeniem, które stoi po drugiej takiej radykalnej stronie, gdzie mówi się, że kalorie w ogóle nie mają znaczenia, bo jak jesteś na keto jesz nisko węglowodanowo, to na pewno nie przytyjesz. Tak też nie jest. Zarówno kalorie są ważne, jak i te wszystkie pozostałe aspekty. I to nie jest tak, że ty musisz zawsze liczyć, ważyć i sprawdzać te kalorie. Ale jak komponować posiłki, żeby jeżeli tego nie ważymy, nie liczymy, właśnie mieć to pod kontrolą? Postaraj się zacząć komponować posiłek od tych produktów, które wcale nie są wysokotłuszczowe. Ale są niskokaloryczne, a nadadzą objętości na Twoim talerzu. I mówię tutaj o warzywach, bo warzywa, również owoce, ale one, no oprócz może owoców jagodowych, które mają umiarkowaną ilość węglowodanów, netto jednak owoce tych węglowodanów mają sporo, mogą nas ze stanu ketozy wyrzucić. Niektóre warzywa te z dużą ilością węglowodanów również, ale mamy bardzo dużo warzyw, które mają albo dużo błonnika, albo ogólnie małą ilość węglowodanów, dużą zawartość wody i spokojnie możemy jeść ich na keto sporo. Yy, I one mają mało kalorii, dostarczą nam obie, objętości na talerzu, dostarczą nam różnych witamin, składników mineralnych, dostarczą nam błonnika i ja uważam, że w ten sposób właśnie powinniśmy komponować posiłki. Yy, dlatego tak też z dużą ilością warzyw są skomponowane moje jadłospisy. Najnowszy jadłospis wiosenny, w nim też jest dużo warzyw, dużo owoców i moi podopieczni albo osoby, które właśnie wykupują sobie takie jadłospisy i z nich korzystają, nieraz piszą mi i mówią, że teraz na tym keto ja jem więcej warzyw niż wcześniej. I Oczywiście są momenty, kiedy niektóre osoby zaczynają stosować takie żywienie bardziej w stylu mięsnym, karnivor i to ma swoje uzasadnienie. Są osoby, które muszą ograniczać ilość warzyw i błonnika, bo mają pewne problemy jelitowe. Natomiast ogólnie e, uważam, że warzyw ograniczać nie powinniśmy zbytnio. Teraz podam Ci szybki przykład, nawet bez liczenia, jak możemy tą kaloryczność przekroczyć, jeżeli stawiamy głównie na produkty wysokotłuszczowe. Załóżmy, że jesz trzy posiłki dziennie i w każdym z tych posiłków na przykład dasz 3, może cztery łyżki jakiegoś tłuszczu albo odpowiedniki tego tłuszczu, bo to można sobie przeliczyć. Ja w kursach, czy to Keto Start, czy Chudni na Keto, takie przeliczniki właśnie dla osób, które nie chcą tego wszystkiego ważyć i liczyć mam. Natomiast zobacz Mniej więcej jedna łyżka to około 100 kalorii. Więc jak na przykład do śniadania masz cztery jakieś łyżki tłuszczu albo 4, takie produkty, które są w ten tłuszcz bogate, to już z samego tłuszczu masz 400 kilokalorii, do obiadu kolejne 400, do kolacji kolejne 400 i już masz 1200 kilokalorii z samego tłuszczu, można by powiedzieć z 12 łyżek, bardzo mała objętość, bardzo dużo kalorii. A jeżeli w to miejsce najpierw włożysz. Te produkty, które są niskokaloryczne, no to łatwiej ci będzie tego nie przekraczać. Zobacz, możesz sobie to sprawdzić nawet w jakimkolwiek kalkulatorze. 100 gramów warzyw, ile to jest kalorii? broku 34 kalorie, burak, który ma trochę więcej węglowodanów, ale to są wciąż 43 kalorie. Cukinia 17 kalorii. Dynia 26 kalorii. Kalafior 25. Różnego rodzaju kapusty od 15 do 30 kilokalorii na 100 g. Ogórki 16 kilokalorii. Papryka 27, pomidor 18 kilokalorii na 100 gramów, seller 16, naprawdę to są warzywa niskokaloryczne, a też niskowęglowodanowe, które możemy w rozsądny sposób wyrzucić, włożyć, w dobrze skomponować w naszą dietę. A dla przykładu, jeżeli sięgasz w pierwszej kolejności po produkty, które są takie bardzo keto, wydają się, ale są wysokotłuszczowe, to popatrz, ta sama teoretycznie waga, ale dużo też mniejsza ilość, jak popatrzymy objętościowo. Na przykład śmietany 30, 100, 100 g, 292 kilokalorie. E, serek mascarpone, 100 g, 455 e, kilokalorii. Nie wiem, być może kiedyś. E, E, robiłaś, robiłeś albo robisz sobie cały czas taki deser śmietana z mascarpone i do tego jakieś borówki. No super, to jest bardzo pyszne. Natomiast 100 gramów śmietany, 100 gramów e, serka to już będzie 400, to już jest 500, to już jest około 800 kilokalorii. E, czyli całkiem sporo. E, 100 gramów boczku 548 kilokalorii. A na przykład 100 gramów masła orzechowego, po które też wiele osób chętnie sięga, bo to jest takie fajne keto. Keto produkt to jest 585 kilokalorii, Wiadomo, możemy te produkty uwzględniać w naszej diecie, ale właśnie starajmy się zwracać uwagę na to, czy wybieramy głównie produkty bardzo wysokokaloryczne czy jednak zaczynamy od tych niskokalorycznych i łącznie to nam się fajnie wtedy komponuje. Tak samo, jeżeli masz boczek, który jest głównie tłuszczem, to 100 gramów to jest 548 kilokalorii, ale jeżeli weźmiesz mięso, które będzie chudsze, no to to będzie objętościowo znowu tyle samo, a pod kątem kalorycznym może to być nawet połowa mniej, więc tutaj szczególnie na dietach redukcyjnych nie bójmy się tłuszczu, on jest tutaj bardzo ważny, ale też nie przesadzajmy z nim, bo niestety łatwo jest przesadzić, dlatego że on jest bardzo gęsty kalorycznie. I o tym, moi drodzy, pamiętajcie, a jeżeli zależy Wam na gotowych jadłospisach, dobrze skomponowanych, czy to na adaptację, redukcję, czy... Keto śródziemnomorskie, jadłospis niskowęglowodanowy, wiosenny dla zapracowanych, albo dla oszczędnych, zdrowo i oszczędnie. To wszystko znajdziecie, znajdziecie na mojej stronie ketojana.serwa.pl i jeszcze teraz do końca marca w fajnej promocji. Więc, jeżeli chcecie dobrze skomponowany, zbilansowany pod kątem makro i mikroskładników jadłospis, to zapraszam do jadłospisów i do moich kursów online. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć.